Od jakiegoś czasu zastanawiam się, co i jaki temat jest dla nas, adwentystów, najważniejszy. Nie wiem, czy zapytać Was. Chcielibyście mi podpowiedzieć, jaki temat, jakie wydarzenie jest takie najważniejsze, na które oczekujemy? Przyjście Pana. Nie potrzeba chyba, prawda, zbytnio pytać. Przecież jesteśmy właśnie po to powołani, aby mówić, że Pan Jezus wkrótce powróci. I właśnie od jakiegoś czasu ten temat szczególnie dominuje w moich kazaniach, tematach, gdy mam przedstawiać. I wierzę, że nie ma innego, większego wydarzenia, które miałoby nas w najbliższym czasie spotkać. To były takie kilka tych najważniejszych wydarzeń. Obok stworzenia ziemi, potopu, śmierci Jezusa Chrystusa na Golgocie, to będzie ostatnim, który ma wpływ na cały świat. Wydarzenie, które obejmie cały świat, każdego człowieka. Już nie będzie innych, większych wydarzeń. W związku z tym chciałbym dzisiaj poświęcić chwilę czasu i wspólnie razem z Wami przestudiować pewne fragmenty ze Słowa Bożego, które będą nam mówić o tym, jaki jestem jako oczekujący na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. W jakim momencie albo w jakiej sytuacji jestem na dzisiaj, wiedząc, że Pan Jezus ma wkrótce przyjść. A czy przyjdzie to wkrótce, to znaczy się jutro? Czy to wkrótce będzie za tydzień, za rok? Nie ma to większego znaczenia pod jednym warunkiem, że jestem gotowy już dzisiaj. Wierzę, że każdy z nas chce być gotowy już dzisiaj na drugie przyjście i to nie będzie miało znaczenia, kiedy rzeczywiście ono nastąpi. Ale żeby być gotowym dzisiaj, to ja też powinienem mieć pewną świadomość, kim jestem i jak bardzo potrzebuję dzisiaj Bożej bliskości, Bożej opieki, Bożego wsparcia, bo to, co się dzieje wokoło, to, co dostrzegamy jako świat, jako wydarzenia w Europie, jako wydarzenia w Polsce, czy też w pobliżu mojej rodziny, mojego miejsca zamieszkania, to wszystko sprawia, że możemy zadawać sobie pytania, to kim ja jestem? Jaką ja tworzę wartość tutaj na teraz dla tych ludzi wokoło, pomijając to, jaką ja mam wartość w oczach Bożych, bo to wiem, to Pan Jezus powiedział wyraźnie, że nawet gdyby za mnie tylko Pan Jezus miał umrzeć, to by przyszedł i umarł. To mam wartość. Ale zanim jeszcze uświadomię sobie, że chcę być gotowy już dzisiaj na przyjście Pana Jezusa, muszę wiedzieć, że tych słabości, tych niedociągnięć jest na tyle dużo i doświadczenia choćby narodu izraelskiego, studiując w lekcji, mówią nam, że chęci są, wiedza jest, a tego wykonania, apostoł Paweł też mówi, jakby brak. W związku z tym chciałbym, by to, co będę mówił, było takim zachęceniem dla nas, a jednocześnie takim wykrzyknikiem świadczącym, że to nie jest łatwo. To nie jest łatwo być wiernym Bogu dzisiaj. Chcę i wiem, że wszystko będę robił, ale to nie jest tak proste, choćby z tego jednego powodu, że moja natura jest grzeszna. Mam grzeszną naturę. Mamy trzy wyznaczone takie miejsca, szczególne miejsca na bazie których chciałbym, byśmy popatrzyli na doświadczenia narodu izraelskiego, na doświadczenia innych ludzi, aby się z nich czegoś również nauczyć. Otwórzcie, proszę, druga Księga Mojżeszowa, 19 rozdział. Być może już wspomnieliśmy nieco
w lekcjach, które studiujemy, ale chcę podkreślić tam tylko bardzo ważne niektóre teksty do tego tematu. W drugiej Księdze Mojżeszowej, 19 rozdział, kiedy, jak czytamy w pierwszym rozdziale, pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich w ziemi egipskiej przybyli na pustynię Synaj. I drugi nam wiersz mówi, tam obozował Izrael naprzeciw góry Synaj. Ponieważ znamy 20 rozdział, bo są to 10 przykazań, Pan Bóg przez Mojżesza zwraca się do nich pewnymi słowami, aby byli gotowi na to ważne wydarzenie w ich życiu. Zostaną nadane im prawa, zakon. I 5 i 6 wiersz w 19 rozdziale. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim, narodem świętym. Takie są słowa, które masz powiedzieć synom izraelskim. Będziecie moją szczególną własnością. I kiedy Mojżesz wypowiedział te słowa i zwrócił się do tych starszych, bo tak nam mówi 7 wiersz, w 8, kiedy Mojżesz przekazał te słowa, czytamy. Wtedy cały lud odpowiedział razem mówiąc, uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa. Po tych wszystkich doświadczeniach, niewoli, wyjścia, wyprowadzenia ich, doświadczeń, które mieli z Bogiem już na przejściu przez Morze Czerwone? Czerwone. Okazuje się, że lud jest pełen zafascynowania Bogiem. Ten Bóg jest cudowny. Ten Bóg okazuje nam cudowną moc, siłę. Co nas może spotkać złego, jeśli ten Bóg jest taki wielki, taki potężny? W związku z tym deklarują się. Uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. A co Pan rozkazał? Przestrzegać mojego przymierza i będziecie szczególną moją własnością. Myślę, że ten przykład będzie i dla nas swego rodzaju takim przypomnieniem. Nastał pewien czas, kiedy każdy z nas podejmował pewną decyzję. A właściwie to komu ja chcę być wierny? Jeśli Panu Bogu, to zawrę z Nim przymierze. Chyba był to dla was szczególny wszystkich i dla mnie szczególny dzień. I taki dzień się pamięta chyba do końca życia. To był szczególny dzień. W moim wypadku to był rok 1976 Tarnowskie Góry. Brat Marek Ignasiak. I tak, nie wiem, ale to było takie doświadczenie, jeszcze tym bardziej, że jadąc rano autobusem, autobus się zepsuł. Ledwo wyjechał z zajezdni autobusowej do Tarnowskich Gór i się zepsuł. I już to był pierwszy sygnał, że to musi być ważna decyzja, to musi być ważne wydarzenie w moim życiu, że szatan wszystko jeszcze robi, żeby gdzieś tutaj zakłócić te zjawisko decyzji, to postanowienie decyzji. Dzisiaj mogę powiedzieć, że dziękuję Bogu i chwała Bogu za to, że właśnie wtedy doprowadził mnie do takiej decyzji. Wydaje mi się, że to było niedawno. Że to był taki czas, no może najwyżej kilka lat temu. Ale to było piękne zdarzenie i na bazie tych Bożych obietnic i Bożego przymierza można by było wiele, wiele opowiadać, jak Pan Bóg prowadził przez całe życie. Ale też wiem, że kiedy
powstaje w sercu taka decyzja. Chcę iść z Bogiem. Jestem gotowy powtórzyć i powtarzałem to wtedy na pewno nie jeden raz. To jest cudowny czas nowych doświadczeń z Bogiem, bo zawieram z Nim przymierze. I będę czynił wszystko, co Pan mi każe. Uczynił wszystko. Nie było wtedy gór, których bym nie mógł przejść, w cudzysłowie. Nie było mórz, którym bym nie mógł przepłynąć. Bo wiem, że gdy Bóg jest ze mną, wszystko teraz, wszystko, co On mi każe, będę czynił. Nie wiem, czy mieliście również takie przekonanie i takie doświadczenie, ale każdy, kto doświadcza i przeżywa ten moment deklaracji, przyjęcia Jezusa Chrystusa, będzie pamiętał o tym. I to za to Bogu również dziękuję, że właśnie mogłem tego doświadczyć. Izraelici wówczas pod górą Synaj również byli pełni entuzjazmu, pełni zapału. Przecież to jest niemożliwe, żeby nas coś złego teraz już spotkało. To, co było złe, to jest za nami. Niewola, ciemiężenie, śmierć naszych dzieci nie może nas nic gorszego spotkać, bo Pan jest z nami. Ale mijają lata. Rodzi się nowe pokolenie, potem kolejne pokolenie. Mija 10 lat, może 100 lat, może 400 lat. Izrael jest nadal Bożym ludem, tym szczególnie wybranym. A Bóg jest ten sam. Bóg się nie zmienia i do tego nie ma wątpliwości, że Bóg jest ten sam, co był pod górą Synaj, co był w czasie wyprowadzenia z Egiptu, to jest cały czas Bóg jest ten sam. Otwórzmy pierwszą Księgę Królewską. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 16 rozdziale, mamy drugi taki moment w życiu, historii narodu izraelskiego, na który chciałbym zwrócić uwagę. W 16 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej mamy takie myśli, czy dobrze mówię, czy to jest druga Księga Królewska. Druga Księga Królewska, przepraszam, druga Księga Królewska i w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu 16 rozdziału czytamy. W 17 roku panowania Pekacha, syna Remaliasza, objął władzę królewską Achaz, syn Jotama, króla judzkiego. I drugi wiersz, Achaz miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie, lecz nie czynił tego, co prawe w oczach Pana Boga jego. Różne były sytuacje w narodzie izraelskim, różni byli królowie, ale to był kolejny król, wybrany jako ten, który miał wykonywać też Bożą wolę w narodzie izraelskim i już tutaj sprawozdaje nam historia, że nie czynił tego, co prawe w oczach Pana Boga. Bardzo znana to jest historia, kiedy różne rzeczy się działy, ale nie działo się dobrze. Kiedy popatrzymy na odchodzenie i tą parabolę posłuszeństwa Bogu, upadku, posłuszeństwa, upadku, niewola, powrót i znowu, to możemy powiedzieć, dlaczego się tak dzieje? Po tych doświadczeniach ich rodziców, kiedy Bóg dawał im oznaki przez cuda, znaki i różne wydarzenia, dlaczego to wszystko się działo tak, że naród izraelski odwracał się od Boga? Dlaczego?
Czyżby czas nie działał na naszą korzyść? Czy czas jest dobry dla nas, gdy upływa? Tak jak w lekcji mamy i mieliśmy stwierdzenie, że czas powoduje, że zapominamy. Czy rzeczywiście tak to ma wyglądać? Że zapominamy, odwracamy się od Pana Boga? Od momentu chrztu, ile minęło lat? A może jest tak, że uznaję, że wszystko jest w normie? Wiele rzeczy mi się należało i otrzymałem. Na wiele zapracowałem i mam. Ale chcę wrócić od Ahaza wcześniej do króla Achaba. Za czasów Eliasza w pierwszej księdze królewskiej w 17 rozdziale w pierwszym wierszu czytamy: Eliasz Tiszbita z Tiszby w Gileadzie rzekł do Achaba: jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. Prorok Eliasz przekazuje wolę Bożą tylko dlatego, że jak czytamy nieco wcześniej, Achab panował nad Izraelem w Samarii 22 lata i w 30 wierszu 16 wiersza czynił gorzej w oczach Pana Boga niż wszyscy jego poprzednicy. I znowu to wahanie, król, który naród izraelski pociąga do Boga, i król, który odchodzi od Boga i za nim idzie cały naród. Achab był jednym znowu z tych króli, który odwiódł Izraelitów od Boga i w końcu Pan Bóg mówi: dosyć. Po tylu latach doświadczeń i tych cudów, dlaczego miałbym dalej patrzeć na to, że lud odchodzi ode mnie i odwraca się ode mnie plecami? I w 18 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej jest to, co dobrze znamy, kiedy Eliasz mówi do Achaba: spotkamy się na górze Karmel. Niech tam będzie rozstrzygnięcie, kto jest prawdziwym Bogiem. I kiedy zbiera się tam w 18 rozdziale i od 21 wiersza czytamy: Eliasz przystąpił na tej górze, kiedy byli tam zebrani wszyscy synowie Izraelscy oraz prorocy i ci inni służący obcym bogom. Wtedy Eliasz składa ofiarę całopalną i mówi: Panie Boże, jak to jest możliwe? Ty jesteś przecież Bogiem. Czytamy, że Eliasz zwraca się do ludu i mówi: Panie, zrób coś. A ja zapytam ludu: komu chcecie służyć? Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeśli ten Bóg, którego już doświadczaliście w życiu, jest faktycznie Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, to idźcie za Nim. Eliasz w imieniu Boga zadaje bardzo konkretne pytanie. W końcu zdecyduj się. Decydujcie, komu chcecie być wierni. I nie wiem, czy pamiętacie, czy macie otwarte Boże Słowo, kiedy Eliasz zwraca się do ludu tymi słowami: obierzcie, komu chcecie służyć, za kim chcecie iść, za Bogiem czy za Baalem. Co lud odpowiedział? A lud nie odrzekł ani słowa, milczał. Znowu chcę tutaj nawiązać do twoich, moich, naszych doświadczeń. Kiedy mijają lata, no, mamy doświadczenia z Bogiem, ale czy o nich pamiętamy?
wzburzeni oczekiwaniem na przyjście Pana Jezusa. Nasi ojcowie, dziadowie mówili o tym. Mówili, że ono wkrótce nastanie, a tu już trzecie, czwarte, może piąte pokolenie i Pan Jezus nie powrócił. A może jesteśmy zmęczeni tym oczekiwaniem? Czy nie jesteśmy może w takiej sytuacji, jak wtedy naród izraelski? Lepiej milczeć na ten temat. Nic nie mówić. No bo właściwie to ja nie wiem. Niby jestem adwentystą, niby jestem człowiekiem wierzącym, no ale no jak długo można oczekiwać? Jak długo można być w tej stałej gotowości, że Pan Jezus ma wkrótce powrócić? Wtedy dla narodu izraelskiego w 39 wierszu możemy przeczytać 18 rozdziału, gdy zdarzył się cud. Gdy Pan Bóg spuścił ogień i zapalił tą ofiarę całopalną, dopiero wtedy lud powiedział to, co miał powiedzieć wcześniej. Pan jest Bogiem. Pan jest Bogiem. A może my dzisiaj potrzebujemy jakiegoś cudu, żeby nas przekonać, żeby nas postawić w jakimś odpowiednim miejscu i powiedzieć, no Panie Boże, teraz Ci dziękuję za ten cud, bo teraz to już znowu jestem przekonany, że to Ty jesteś Bogiem. Chcę być Tobie wierny. A jeśli się nie zdarzy taki cud? Taka jest właśnie nasza natura, że nie do końca zawsze umiemy przewidzieć, do czego będziemy zdolni. Natura grzeszna powoduje to, że świadomość mówi coś innego, umysł mówi coś innego, a potem wykonanie jest inne. Nie wiem, czy pamiętacie takie opowiadanie, historyjkę o skorpionie i żabie? Prawda? Wydawałoby się, że to jest naturalne, że kiedy chce się uratować, skorpion miał przepłynąć na grzbiet żaby przez rwący potok. I żaba mówi, ale nie, 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 ja Cię nie wezmę na mój grzbiet, bo Ty mnie urządzisz w połowie przeprawy i wtedy zginiemy oba. Ale skorpion przekonuje, nie mogę Cię urządzić, bo wtedy obydwaj zginiemy i ja to wiem, a ja chcę przepłynąć. No i w połowie przeprawy przez ten rwący potok skorpion żądli żaby i obydwaj giną w tym potoku. Dlaczego? To jest pewien obraz tej naszej natury. Wydaje nam się, że my wszystko wiemy, że potrafimy wszystko przewidzieć w naszym życiu, w naszych decyzjach, w naszym postępowaniu. A okazuje się, że nasza natura jest tak mocna, że często chcemy sami o czymś zdecydować, zapominając, że bez Boga nie dam rady. Trzymając się blisko Boga, mając z Nim stały kontakt, nie dam rady przezwyciężyć mojej grzesznej natury, moich złych decyzji, moich planów i zamiarów. A więc Izraelici, tak jak na początku, byli przekonani, uczynimy wszystko, jesteśmy otwarci na Boże Słowo, tylko mów do nas, daj nam prawo, a będziemy go przestrzegać. W którymś pokoleniu dalej Izraelici wolą milczeć, bo nie do końca już są przekonani, czy ten Pan Bóg jest ich Bogiem, czy może lepiej innego wybrać za Boga. Abyśmy nie musieli doświadczać tej sytuacji, abyśmy szukali i potrzebowali cudu, żebyśmy w końcu byli utwierdzeni, tak, chcę być wierny Bogu. Ale mamy też trzecie miejsce w Biblii, do którego chciałbym sięgnąć. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. To jest może najlepiej nam znany fragment,
kiedy życie i misja Pana Jezusa chyli się już do końca. Pan Jezus wykonał swoje dzieło, świadczył o swoim Ojcu w taki sposób, jak mógł, ukazując nieograniczoną miłość, dobroć Bożą, jaka jest cudowna Boża łaska. I tu w 22 rozdziale mamy cały ciąg różnych wydarzeń, od aresztowania, zdrady Judasza i te wszystkie inne kwestie związane z przesłuchaniem i jeszcze wydawaniem świadectwa przed tymi przesłuchującymi, czy to był Herod, czy to był Kajfasz, czy ktoś inny. W końcu Izraelici nie mogli nie brać udziału w tych wydarzeniach, które działy się przez ostatnie 3,5 roku. Ale Bogu fałszywie oskarżymy tego Jezusa, który nie działa tak, jak chcielibyśmy. Albo go ukamienujemy, albo jeszcze coś z nim trzeba zrobić, bo nasza koncepcja na życie wiary, na życie w zakonie jest całkiem inna od tej koncepcji, którą Pan Jezus przedstawił. A więc byli i brali udział w każdym wydarzeniu. W końcu, kiedy został aresztowany na ich zlecenie, biorą udział i w przesłuchaniach. Ci przedstawiciele tej warstwy kapłańskiej, faryzyjskiej. I w końcu, kiedy stoi Pan Jezus przed Piłatem, 23 rozdział, kiedy nie widzi Piłat konieczności ukarania śmiercią Pana Jezusa, Syna Bożego. 20 i 21 wiersz. A Piłat ponownie zwraca się do zebranych Żydów, chcąc uwolnić Jezusa. Lecz oni wołają głośno tymi słowy: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Co się stało z tym ludem wybranym izraelskim? Co się stało z tymi latami doświadczeń Bożego prowadzenia? Przecież Bóg się nie zmienił, jest ten sam. A oni nadal w oczach Bożych są tym ludem wybranym, szczególnym, kapłańskim narodem. I tak jak na początku są w pełni entuzjazmu, chcący czynić i żyć zgodnie z Bożą wolą i Bożym zakonem, po czym już wolą milczeć na niektóre kwestie, kto jest ich Bogiem na Górze Karmel, aż w końcu, kiedy przychodzi do takiej sytuacji, jak krzyżowanie Pana Jezusa, to krzyżują na ich życzenie. Nie chcemy takiego Syna Bożego, Mesjasza. Jest to zadziwiająca historia i myślę, że nie jeden czytający po raz pierwszy musi zadać sobie pytanie, to jak to jest możliwe, że człowiek, który zawiera przymierze z Bogiem, chcący żyć zgodnie z Bożą wolą, po latach zaczyna zastanawiać się, czy warto być Bogu wiernym, czy nie. A po następnych kilkunastu latach mówi, z tym Bogiem nie chcę mieć nic wspólnego. Najlepiej, jakby go nie było, tak jak Izraelici zawołali, najlepiej, żeby umarł śmiercią krzyżową. Patrzę na te wydarzenia i myślę, że pokazuje nam to nieco, w jakim miejscu i sytuacjach my się znajdujemy dzisiaj. Lub możemy się znaleźć dzisiaj, czy w najbliższym czasie. Bo dlaczego mielibyśmy inaczej zachowywać się, jak ci ludzie żyjący 2000 lat temu, 4000 lat temu? Dlaczego mielibyśmy się inaczej zachowywać, kiedy nasza natura jest taka sama, grzeszna, zła, nieprzewidywalna, bardziej lgnąca do złego niż do dobrego?
dlatego mielibyśmy inaczej postrzegać Boże działanie w naszym życiu, niż oni postrzegali. Owszem, oni mieli nawet więcej cudów jako dowód, że Bóg jest z nimi, czego my dzisiaj w taki sposób nie mamy. I jest to dla mnie takim wykrzyknikiem wskazującym, jak bardzo muszę być czujny, jak bardzo muszę być uważny, bo co mnie może spotkać jutro, za tydzień? Może chcę mu przewidzieć, może jakby przewiduję, no ale moja grzeszna natura. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale i tam od 36 wiersza jest pewna przypowieść. Może już ją nie będę czytał, bo ją dokładnie pamiętamy. To jest przypowieść, gdzie Pan Jezus mówi, że wyznaczył Pan sługę, aby zarządzał jego majątkiem, a sam odjechał. Bo liczył na to, że kiedy powróci, ten sługa będzie wykonywał dobrze to dzieło o ten jego majątek, o te jego dobra. I będzie szanował sługi, i będzie dbał o bydło, o gospodarstwo. I kiedy wróci, wszystko będzie w dobrym znaczeniu. No ale co się staje, kiedy ten zarządzający pod nieobecność gospodarza zaczyna sobie folgować? Zaczyna mówić, a nie wiem, kiedy mój Pan powróci. Zacznę to robić po swojemu. No i zły był koniec tego sługi, który okazał się niewierny. Tak jest stwierdzone. No więc jeśli Pan Jezus mówi taką przypowieść i zwraca się do zebranych i jest ona zapisana na kartach Słowa Bożego, to ta przypowieść mówi również o nas, że nie wiemy, kiedy Pan powróci. Może wkrótce, może rychło, może już powraca. Ale ważne jest, tak jak i u tego sługi, żebyśmy byli gotowi każdego dnia. Dzisiaj, jutro, pojutrze. W życiu Jezusa, w rozdziale pod tytułem Wypełnienie czasu na stronie 20 w tym wydaniu jest takie słowo. Na podobieństwo gwiazd krążących w próżni po wyznaczonych ścieżkach Boże cele nie znają przyspieszenia ani opóźnienia. I myślę, że to jest dobra nowina dla nas. Bóg nie będzie zwlekał. Bóg ma swój plan i ten swój plan Bóg realizuje. Z jednej strony Słowo Boże mówi, co w tekście przewodnie było czytane, że Pan Bóg chce, aby każdy przyszedł do opamiętania i mógł być zbawiony. Ale z drugiej strony może się okazać, że Bóg swój plan zrealizuje, a może zabraknąć mnie, może zabraknąć kogoś mi bliskiego. Może w tym czasie zabraknąć kogoś z moich dzieci. Ale Bóg, jest powiedziane, swój plan realizuje i doprowadzi do końca. Dobrą nowiną dla nas dzisiaj jest również to, że pod górą Synaj, jak czytaliśmy w drugiej księdze Mojżeszowej, oni bardzo szybko upadli. Kiedy Mojżesz nie schodził zbyt szybko, jak im się wydawało, z tej góry. Ale dobrą nowiną jest to, że nawet wtedy, kiedy wiele osób poginęło i Bóg się chciał od nich odwrócić, była reszta, która była wierna Bogu i która została w szczególny sposób później jakby wyznaczona do Bożego celu. Pamiętacie, kto to był? Pokolenie Lewiego. Oni później zaczęli pełnić służby kapłańskie w całej historii życia narodu izraelskiego. A więc była grupa ludzi wiernych do końca, mimo wszystko. A
Karmel, na Górze Karmel, przepraszam, na Górze Karmel. I kiedy Eliasz już mówi, zostałem sam, Pan Bóg zwraca się do niego i mówi, nie zostałeś sam. Są również wierni mi, którzy też nie postępowali tak, jak naród cały z Achabem na czele. Pamiętacie, ile ich zostało? 7000. Sprawozdanie nam mówi w 19 rozdziale wierszy Ewangelii, 18 wierszu, 7000. A więc byli tacy, że i wtedy byli wierni mimo wszystko. A pod krzyżem, gdy Pana Jezusa krzyżowano i większość, zdecydowana większość woła, ukrzyżuj Go, ukrzyżuj Go. Była część osób, które smuciły się, płakały. W końcu te osoby zaczęły tworzyć po niebostąpieniu Pana Jezusa pierwsze zbory, gromadząc się na wspólnych nabożeństwach i wspominając, jak cudowne dzieło ten Mesjasz zapowiadany starozasamotowych proroctwach dokonał, właśnie wyzwalając ich z niewoli grzechu i dając gwarancję życia wiecznego. I dzisiaj, w naszych czasach, w których żyjemy, wierzę w to, że Pan Bóg również ma i będzie miał taką grupę ludzi, która mimo wszystko tych wydarzeń na niebie i na ziemi, mimo wszystko będzie wierna i gotowa, by wejść do Nowego Jeruzalemu. Zresztą mamy tą obietnicę, że będzie to duża rzesza ludzi. Pytanie jest, czy ja będę w tej grupie wiernych, oczekujących powrotu Pana Jezusa, mimo tego wszystkiego, co będzie się działo, dzieje się dzisiaj. Apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale i 15 wierszu napisał takie słowa, które chciałbym na koniec przeczytać i które miałyby być zachętą dla nas dzisiaj. W drugim rozdziale, 15 wierszu drugiego listu do Tymoteusza. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada na życie Boże Słowo. Staraj się stanąć przed Bogiem jako ten wypróbowany, gotowy wejść do Nowego Jeruzalem. Trzymając się Bożego Słowa, trzymając się obietnic, które nam Pan Bóg dał. I chciałbym, byśmy o tym nie tylko dzisiaj, ale na co dzień pamiętali, przypominali sobie o tym, że mimo naszej grzesznej natury, złych skłonności do złego, mimo tego, że historia nas uczy, że najczęściej złe decyzje podejmował lud Boży. I dzisiaj, chociaż tak wiele różnych jest złych decyzji, to ja będę w tym gronie gotowych, bo już dzisiaj jestem gotowy, oczekując przyjścia Pana Jezusa. Oto się modlmy, tego życzę Wam i sobie.